Kochani, straszny wiek XVII, wiek wojen, panowanie Wazów. Próbowaliście sami przez to przebrnąć, ale ponieważ poprosiliście mnie o filmik, to ok, nagrywamy. Kochani, wiek XVII to jest panowanie Wazów. Że Wazowie są ze Szwecji, to wiecie. Że pierwszym Wazą na tronie polskim jest ten z Kolumny, Zygmunt III Waza. Że panowanie Zygmunta III Wazy to jest bardzo długie panowanie, to jest 45 lat. Że to panowanie naznaczone jest wojnami, to też wiecie. Pokrótce przypomnijmy sobie te wojny. To nie będzie chronologicznie. To będzie raczej w ten sposób, o której wojnie można mówić najkrócej, do tej wojny, o której mówi się najdłużej. Najmniej informacji potrzebujemy, jeśli chodzi o wojnę z Turcją. Wojna z Turcją to jest taki mecz, 1:1, kończy się remisem. Wojna z Turcją to pierwsza bitwa, to nasza przegrana, a bramka Turcji to jest bitwa pod Cecorą i śmierć bohaterska hetmana Żółkiewskiego. Druga bitwa to jest z kolei nasza bramka, to jest bitwa pod Chocimiem i zwycięstwo, ale w czasie bitwy także śmierć z przyczyn naturalnych, hetmana Chodkiewicza. Więc bitwa pod Cecorą, bitwa pod Chocimiem, granica polsko-turecka się nie zmienia. Kolejna wojna to jest wojna ze Szwedami o Estoninie. Co to znaczy? Zygmunt III Waza w takiej kiełbasie wyborczej, czyli w paktach, konwentach, obiecał nam Estoninie, ale nie zamierzał tego punktu zrealizować. Po śmierci swojego ojca Jana, on poprosił Sejm o możliwość wyjazdu do Szwecji, aby koronować się na króla Szwecji. I rzeczywiście do tego doszło. Ale Szwedzi Zygmunta nie chcieli, bo Zygmunt przez matkę Jagiellonkę został wychowany na gorliwego katolika, a Szwedzi to luteranie. Dlatego Zygmunt zostaje tam zdetronizowany. No to wraca ze swojej szwedzkiej ojczyzny do Polski, denerwuje się i ogłasza przyłączenie Estonii do Polski. Zatem mamy wojnę ze Szwecją. O Estonię. To jest bardzo denerwująca wojna, bo moglibyśmy tutaj wymieniać szereg fantastycznych zwycięstw polskich, żeby powiedzieć na końcu, że ta wojna kończy się dla nas niekorzystnym pokojem. Najbardziej spektakularne zwycięstwo ze Szwedami to jest 1605, to jest bitwa pod Kirchholmem. I to zwycięstwo odnosi hetman Chodkiewicz, ten, którego już znamy z bitwy pod Chocimiem. I to jest niesamowite, dlatego że Szwedów było dużo, 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 dużo więcej. Jak żołnierze Chodkiewicza przyszli do niego i mówią, tak strasznie dużo tych Szwedów, aż trudno ich policzyć. To Chodkiewicz odpowiada spokojnie, pobijemy, to wtedy policzymy, na spokojnie. Historycy mówią, że tam stosunek sił był mniej więcej taki, Polaków 4 tysiące, no Szwedów 12 tysięcy. Więc Szwedów 3 razy więcej, ale nasza fantastyczna, skrzydlata jazda dała radę. Dlaczego nie poszliśmy za ciosem? Dlaczego nie wykorzystaliśmy tego genialnego zwycięstwa hetmana Chodkiewicza? Dlatego, że szlachta w kraju zrobiła wojnę domową, czyli rokosz. To był rokosz Zebrzydowskiego. Więc zamiast kontynuować wojnę ze Szwecją, skupić się na tej wojnie, no to my zaczynamy wojenkę domową, rokosz Zebrzydowskiego. Zebrzydowski zbuntował się przeciwko królowi, bo król Zygmunt III Waza planował wcale sensowne reformy. Chciał, żeby był osobny skarb na potrzeby wojska, żeby wojsko było finansowane w sposób stały, ciągły. Więc to był bardzo sensowny postulat. Ale szlachta się z tym nie zgodziła, zrobiła rokosz, nie wykorzystaliśmy fantastycznego zwycięstwa w wojnie ze Szwecją, nie wykorzystaliśmy zwycięstwa pod Kirchholmem. Wojna ze Szwecją kończy się już za panowania następcy Zygmunta III Wazy, czyli Władysława IV. I kończy się niekorzystnym dla nas rozejmem w Sztumskiej Wsi. W wyniku tego rozejmu tracimy Inflanty. Nie tylko Estonię, ale Inflanty. Czyli to, co zdobył dla nas jeszcze Zygmunt August.
Tyle na temat wojny ze Szwecją. Wiemy już, że Zygmunt III Waza wojuje z Turcją, Szwecją. Czas teraz na Moskwę. Otóż jest to jedyna wojna, w której to Polacy są agresorem. Wojnę z Moskwą, gdzie to my jesteśmy stroną atakującą, nazywają się dymitriady. Celem tych wojen jest, aby w Moskwie, która wtedy przechodzi generalnie głęboki kryzys, osadzić na tronie carskim polskiego kandydata. I rzeczywiście cel do osiągnięcia jest bardzo blisko. Hetman Żółkiewski, ten, którego już znamy, z bitwy pod Cecorą. Hetman Żółkiewski po bitwie pod Kłuszynem 1610 rok wkracza do Moskwy. Hetman Żółkiewski jest jedynym człowiekiem w historii, który zdobył Moskwę. I trzeba powiedzieć, że upokorzeni Rosjanie mówią zgoda. To niech jakiś Polak obejmie tron carski. I tutaj pojawia się problem. Dlatego, że chociaż ustalone było, że ten tron carski ma objąć królewicz Władysław, to nieoczekiwanie swoją kontrkandydaturę zgłasza jego ojciec, Zygmunt III Waza. No to Rosjanie się irytują, mówią, no to Polacy się zdecydujcie, kogo wreszcie chcecie. Zaczyna się ta cała sytuacja przedłużać. Żołnierz polski w Moskwie trochę się nudzi, a jak żołnierze się nudzą, to robią bardzo niepiękne rzeczy, czyli palą, gwałcą, rabują. To Rosjanie mają nas serdecznie dosyć, wyrzucają nas z tej Moskwy, wojna jest kontynuowana i jak ona się kończy? Nie udaje się osadzić na tronie carskim polskiego kandydata, ale wojna z Moskwą kończy się dla nas korzystnie, bo mamy nabytki terytorialne. I też podobnie jak wojna ze Szwecją, wojna z Rosją, jej zakończenie, to już jest początek panowania Władysława IV. Mamy tutaj pokój w Polanowie, bardzo dla nas korzystny, dlatego że uzyskujemy ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Czyli Zygmunt III Waza toczy trzy wojny z wrogami zewnętrznymi, to jest Turcja, Szwecja, Rosja. Tylko w wojnie z Rosją to Polacy są agresorem. I Zygmunt III Waza ma jeszcze jedną wojnę, i to jest wojna domowa, to jest Rogoż Zebrzydowskiego. No, musimy pamiętać o Zygmuncie jeszcze dwie informacje. Zygmunt III Waza przenosi stolicę z Krakowa do Warszawy. Kaznodzieją i spowiednikiem Zygmunta III Wazy jest jezuita Piotr Skarga, ten doskonale znany z obrazu Matejki. Po Zygmuncie III Wazie szlachta na króla wybiera jego syna Władysława IV. Panowanie Władysława IV nazywane jest Srebrnym Wiekiem. I generalnie Władysław IV dobrze zapisał się w pamięci Polaków. Jego panowanie, sam początek, to jest zakończenie dwóch długich konfliktów, o czym już mówiliśmy, czyli ze Szwecją w sposób niekorzystny, bo tracimy inflanty, i z Rosją jak najbardziej korzystnie, bo zyskujemy ziemię siewierską, czernichowską i smoleńską. To jest początek panowania Władysława IV. Generalnie dobre dla nas panowanie, tak zwany Srebrny Wiek Rzeczpospolitej. Władysław IV marzy o wojnie, marzy mu się sława wojenna, podobno miał talenty wojskowe, dowódcze, więc bardzo chciałby toczyć jakąś wojnę. No i przygotowuje się, tak cichaczem, do wojny z Turcją. Na tą wojnę, o której tak nieoficjalnie już wiedzą, Kozacy to jest taka ludność wolna, zorganizowana na sposób wojskowy, żyjąca na Ukrainie. Ukraina nazywana jest Dzikie Pola albo Zaporoże. I tam mamy Kozaków, taki ewenement w skali światowej. To są tacy wojacy, żyją z wypraw takich łupieszczych na Turcję, więc ci Kozacy, którzy tak się nieoficjalnie dowiedzieli o planach króla, czyli o tym, żeby robić wojnę z Turcją, na tą wojnę się strasznie cieszą, no bo wiadomo, łupy będą. Król planuje wojnę z Turcją, Kozacy już zacierają ręce na tą wojnę z Turcją. Ale w Polsce król o wojnie to nie decyduje. O wojnie decyduje Sejm.
A Sejm, Izba Poselska, senatorowie niekoniecznie chcą wojny, bo wojna to wydatki, a jak wydatki, to trzeba ustalać nowe podatki. Więc Sejm na wojnę się nie godzi. Władysław IV z wrażenia umiera, a rozczarowani kozacy zaczynają powstanie. I to jest powstanie kozaków na Ukrainie pod dowództwem Bogdana Chmielnickiego. Ja nie jestem wielką fanką dat, ale to akurat można pamiętać. 1648 to jest śmierć Władysława IV, elekcja jego następcy, brata Jana Kazimierza i początek powstania Chmielnickiego na Ukrainie. Jedna data, trzy wydarzenia. Elekcja Jana Kazimierza jest w pośpiechu, bo powstanie już się zaczęło. No i złośliwi o Janie Kazimierzu mówią tak: po królu się pocieszył koroną i żoną. Co to znaczy? Jan Kazimierz po swoim bracie zostaje królem Polski, ale także poślubi wdowę po Władysławie IV, Ludwikę Marię Gonzagę z Francji. Więc Jan Kazimierz faktycznie i koronę, i żonę ma po swoim bracie. Powstanie Chmielnickiego na początku to jest nasza gigantyczna porażka. Kozacy odnoszą zwycięstwa, my odnosimy porażki. Jest to oczywiście wojna domowa, dlatego że na razie nie jest to wojna z wrogiem zewnętrznym. Kozacy byli mieszkańcami Rzeczpospolitej. No i szlachta dochodzi do wniosku, że trzeba się ogarnąć. To znaczy, że trzeba na Sejmie uchwalić podatki. Jak są podatki, że są pieniądze na wojsko, robimy zaciągi wojska, no i damy kozakom łupnia, zwyciężymy ich w takiej bitwie pod Beresteczkiem. Ale po tym zwycięstwie nie idziemy za ciosem. A to dlaczego? I to jest bolączka bardzo wielu wojen XVII-wiecznych. Mamy zwycięskie bitwy i niekorzystne traktaty, niekorzystne pokoje, dlatego że po prostu zabrakło pieniędzy. Po bitwie pod Beresteczkiem żołnierze liczą na terminowe wypłacenie żołdu, a pieniędzy z podatków już nie ma. A żołnierz, który jest niepłatny, po prostu mówi: nie walczę dalej. No bo po co? Więc po bitwie pod Beresteczkiem nie jesteśmy w stanie decydująco rozstrzygnąć tej sprawy na naszą korzyść. Kozacy też dochodzą do wniosku, że nie są w stanie z Rzeczpospolitą wygrać w pojedynkę. Dlatego szukają sojusznika i znajdą tego sojusznika w prawosławnej Rosji. Kozacy też wyznają prawosławie. To ich łączy z Rosją. Czyli zobaczcie, wojna domowa z kozakami, powstanie Chmielnickiego, przekształca się w wojnę z wrogiem zewnętrznym, czyli z Rosją. I na te wszystkie wydarzenia patrzy sobie nasz sąsiad od północy, czyli Szwecja. I ten nasz sąsiad widzi co? Rzeczpospolita jest słaba, jest słabiuteńka, dlatego że nie może uporać się z kozakami, a teraz ma jeszcze wojnę z Rosją. Szwedzi dążą do tego, żeby Morze Bałtyckie stało się ich wewnętrznym jeziorem. Szwedzi decydują się najechać Rzeczpospolitą. Mamy do czynienia z wojną, którą nazywamy Potopem Szwedzkim. To jest 1655-1660. No i Potop Szwedzki wygląda tak, że na początku Szwedzi wchodzą w Rzeczpospolitą jak w masło i to roztopione, czyli wchodzą bez oporu. Takim punktem zwrotnym będzie dopiero obrona Jasnej Góry. Obrona Jasnej Góry kierowana przez przeora Jasnej Góry z zakonu Paulinów, księdza Kordeckiego. Polacy czują, że Szwedzi naruszyli naszą wrażliwość religijną. Zaatakowali coś, co dla nas jest świętością. A co więcej, klasztor na Jasnej Górze podjął obronę. Sprzeciwił się Szwedom. Poza tym Polacy widzą, że Szwedzi w Polsce zachowują się jak w kraju podbitym, czyli palą, gwałcą, rabują. I to powoduje, że przeciwko Szwedom narasta opór. I dręczymy tych Szwedów taką wojną szarpaną, partyzancką, taką największą gwiazdą takiej wojny, takiego typu działań wojennych. To jest jeden z bohaterów naszego hymnu, czyli Czarniecki. Stefan Czarniecki faktycznie potrafi prowadzić działania wojenne w taki sposób. No i król szwedzki dochodzi do wniosku, że w pojedynkę Rzeczpospolitą to on nie da rady. Że Rzeczpospolitą łatwiej połknąć niż strawić. Łatwiej podbić niż utrzymać w posłuszeństwie. No i król szwedzki wpada na taki genialny pomysł, a to zrobimy rozbiór Polski. Zaproszę do tego rozbioru kolegów, sąsiadów.
I jednym z tych kolegów jest książę Prus Książęcych. Książę Prus Książęcych z dynastii Hohenzollernów. Ten książę Prus Książęcych jako władca Prus Książęcych to jest naszym lennikiem, więc generalnie powinien udzielić nam pomocy. Ale jednocześnie jest władcą takiego małego państewka w Niemczech, które nazywa się Brandenburgia. Więc ten książę Prus Książęcych, a jednocześnie władca Brandenburgii zamierza ze Szwedami nas rozbierać, dokonać rozbioru Polski. Jan Kazimierz, aby wyciągnąć tego władcę Brandenburgii, władcę Prus Książęcych z tego niebezpiecznego dla nas sojuszu, proponuje mu układ. Jak zerwiesz ze Szwedami, to nie jesteś już moim lennikiem. I książę Prus Książęcych na ten układ idzie. I zobaczcie, w wyniku potopu szwedzkiego tracimy Prusy Książęce. Prusy Książęce uniezależniają się od Polski. To jest bardzo ważna konsekwencja potopu szwedzkiego. Prusy Książęce nie są już naszym lennem. Generalnie potop kończy się w 1660. Spowodował ogromne, olbrzymie zniszczenia, natomiast granica się nie zmieni. Jak nie mieliśmy Inflant, tak nie mamy Inflant, ale żadnych innych strat terytorialnych też nie mamy. Więc biedny nasz Jan Kazimierz miał już, przypomnijmy, powstanie kozaków na Ukrainie pod dowództwem Chmielnickiego. Kozacy zyskali sojusznika, prawosławną Rosję. Jan Kazimierz miał jeszcze wojnę ze swoją ojczyzną, czyli ze Szwecją, czyli potop szwedzki. Jakby tego wszystkiego było mało, Jan Kazimierz będzie miał jeszcze rokosz, czyli wojnę domową. Tym razem zbuntuje się hetman Lubomirski. Generalnie hetman Lubomirski to był bardzo dobry wojskowy. Odnosił zwycięstwa, walcząc i ze Szwedami, i z Rosją, no to obrósł w piórka, zbuntował się przeciwko królowi. Jan Kazimierz ma wszystkiego serdecznie dosyć. Chociaż buntownik Lubomirski go przeprasza, Jan Kazimierz mówi: dziękuję bardzo, ja już mam dosyć tej cierniowej korony, decyduje się na abdykację. To pierwszy władca Polski, który zrzeka się korony. Jan Kazimierz wraca do pierwszego pomysłu na życie, a to było zostanę jezuitą. Jan Kazimierz zamyka się w klasztorze, chce mieć wreszcie święty spokój. No to skoro nie mamy króla, no to czas na kolejną elekcję. Będzie to tak zwana cudowna elekcja, bo nie wygra żaden Habsburg, nie wygra żaden kandydat francuski, wygra Piast, czyli Polak. To będzie Michał Korybut-Wiśniowiecki. Michał Korybut-Wiśniowiecki znał 5 języków i w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Był młody, był niebogaty, dlatego że jego majątki były na Ukrainie. Wschodnia Ukraina, zachodnia została. On miał majątki na wschodniej Ukrainie, Ukraina odpadła od Polski w wyniku powstania kozaków i w wyniku wojen z Rosją. Więc Michał Korybut-Wiśniowiecki jest niebogaty. No i właściwie szlachta po to go wybiera. Taka jest przekonana, że takim królem to się da łatwo manipulować. No coś z tym Michałem Korybutem-Wiśniowieckim trzeba zrobić, no ma jedną zaletę, jest kawaler, to można go dobrze ożenić. Wybieramy mu za żonę Eleonorę Habsburzankę. Jak Habsburzanka, to sojusz z Austrią. Jak sojusz z Austrią, to zawsze problemy z Turcją. Musimy zauważyć, że Jan Kazimierz, który wojował na wszystkie możliwe strony, z Turcją akurat nie walczył. No to czas nadrobić zaległości. Panowanie Michała Korybuta-Wiśniowieckiego to wojna z Turcją. Mamy tutaj utratę takiej twierdzy rzekomo nie do zdobycia. Kamieniec Podolski na takiej wapiennej skale. Wydawałoby się, że to jest naprawdę bezpieczna twierdza. Turcy zdobywają Kamieniec Podolski. Dla Polaków to jest szok. W wyniku tej klęski zawieramy z Turcją haniebny dla nas traktat w Buczaczu. Nie tylko tracimy Podolę, ale obiecujemy Turcji płacić jeszcze upominek, haracz, tak jakbyśmy byli lennem Turcji. No to Polacy przytomnieją, czyli na Sejmie zgadzają się na podatki. Jak są podatki, to jest kasiora. Jak jest kasiora, to robimy zaciągi wojska. Jak mamy wojsko, to jeszcze na szczęście mamy bardzo zdolnego dowódcę. Tym z dowódcą jest hetman Jan
Sobieski. Jeszcze nie Jan III Sobieski. Na razie tylko hetman. Prawnuk hetmana Żółkiewskiego. Pamiętamy lub nie, to ten, który zdobył i spalił Moskwę i to ten, który bohatersko zginął w bitwie z Turcją pod Cecorą. Mścicielem jego kości będzie prawnuk Jan Sobieski. Jan Sobieski staje na czele armii i zwycięża Turków pod Chocimiem. To jest rok 1673. Zauważcie, pola chocimskie już drugi raz są dla nas szczęśliwe. Pierwsze zwycięstwo nad Turcją pod Chocimiem odnosimy za panowania Zygmunta III Wazy. To jest zwycięstwo Chodkiewicza. Teraz na tych samych polach chocimskich Jan Sobieski gromi Turcję. 1673. Po tym naszym zwycięstwem nad Turcją, nasz niezbyt udany król, Michał Korybut-Wiśniowiecki, znajdzie się tak uprzejmie, że po prostu umrze. Jak król nie żyje, no to wiadomo, trzeba zrobić elekcję. Najlepszy kandydat na króla, no to jest zwycięzca spod Chocimia, czyli Jan Sobieski. W ten sposób swoje panowanie zaczyna już Jan III Sobieski. Sobieski ma ambitne plany i żonę z Francji, śliczną królową Marysieńkę. Sobieski chce się związać z Francją nie tylko uczuciowo. Chce zawrzeć sojusz z Francją, rządzoną wtedy nie przez byle kogo, przez króla Słońce, Ludwika XIV. Sobieski w oparciu o sojusz z Francją i Szwecją chce przywrócić zależność lenną Prusom książęcym, czyli chce naprawić to, co straciliśmy w czasie potopu szwedzkiego. No i teraz, czy jest to możliwe? Dla polityki króla nie ma poparcia szlachty. Dlaczego nie ma poparcia szlachty? Dlatego, że jeżeli Sobieski łączy się z Francją, to nie może drażnić tradycyjnej sojuszniczki Francji, czyli Turcji. Czyli jeżeli Sobieski zabiega o sojusz z Francją, oznacza to, że odpuszcza Turcji, nie kontynuuje wojny z Turcją. A szlachty Prusy książęce nie obchodzą. Szlachta chce kontynuować wojnę z Turcją, bo chce odzyskać Podole. A na tym Podolu szlachta ma majątki. Więc szlachta naciska na króla o zmianę polityki zagranicznej. No i Sobieski daje się przekonać, czyli porzuca te myśli o sojuszu z Francją i te myśli o odzyskaniu Prus książęcych, natomiast łączy się przeciwko Turcji z Habsburgami. I w wyniku tego sojuszu z Habsburgami przeciwko Turcji będziemy mieć odsiecz wiedeńską. To znaczy, że Polska, wspaniała husaria, król Jan III Sobieski uratuje Wiedeń, stolicę Austrii, od nawały muzułmańskiej tureckiej. Po tym wspaniałym zwycięstwie, to jest 1683, Jan III Sobieski pisze dwa listy, jeden do papieża, gdzie parafrazuje znane słowa Juliusza Cezara. Juliusz Cezar pisał do Senatu. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Veni, vidi, vici. Jan III Sobieski ma dużo więcej pokory niż Cezar. On pisze venimus, vidimus, deus vincit. Co to znaczy? Przybyliśmy, zobaczyliśmy. Bóg zwyciężył. Drugi list Jana III Sobieskiego jest, no, do kogoż by innego, do ukochanej Marysieńki, czyli do żony. Jan III Sobieski pod sieczy wiedeńskiej wstępuje do takiego sojuszu zwanego Święta Liga. To jest sojusz papiestwa, Wenecji, Austrii i Polski. Członkostwo w Świętej Lidze nic nam właściwie nie da. Za życia Jana III Sobieskiego nawet nie odzyskamy od Turcji Podola. Stanie się tuż po śmierci Jana III Sobieskiego, 1699, pokój w Karłowicach, ale zawarty już za następcy Jana III Sobieskiego, czyli za Augusta II Mocnego. Takie zwycięstwo zza grobu Jana III Sobieskiego. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że trochę Wam się ten nieszczęsny wiek XVII, pełny bitew, wojen, traktatów,
królów wazów, że wam się chociaż troszeczkę to uporządkowało. Możecie pisać pytania w komentarzach pod filmem, możecie pisać przez Messengera, przez maila. Ja to wszystko odbieram i staram się na to wszystko odpisywać. No, ściskam mocno, zdrówka dla kochanej szóstej klasy. Pa!